Hejka. Doren, a weź mi nick swój podaj. Podałam, napisałam na czacie. A, bo ja mówię ci, ja jestem taki No. jakiś spowolniony. Ja też trochę tak Prawie przy... weekend. Ten weekend, ja tak przy kobiecie troszeczkę, bo ja jestem taki dosyć podstarzały już, taki No nie, lekko... widziałeś mój wiek? Jestem stara rura na tym Nepalu. A ile masz lat? Bo nie patrzyłem. 30 w tym roku, 31. Co ty pi***lisz? No. O k***a, a masz chłopaka? Nie, no nie byłabym na Nepalu chyba, bo miała z kim spędzę czas. No już nie że to chodzi o spędzanie czasu. Wiesz, nie czaru, ja nie wiesz, ja może jestem, bo ja też jestem stary, nie wiem czy, może zgadywać, że mam lat, ale no, po głosie możesz sprawdzić. Ciężko mi powiedzieć, bo mam wrażenie, że głos jest tak często właśnie Ej, mylący. lol, jakie ty masz zdjęcie, nóżek, teraz w zdjęcia wszedłem, takie na tym, Ale, na macie. no bo ja tym, bo to jest pole dance, to jest jedna z moich pasji. Let's go. Stary, to ty takim trochę milfiksem jesteś. No tak, ja właśnie nawet sam, ja się zastanawiałam nawet, czy ukryć wiek na tym Ipalu, czy go zmniejszyć. Ale stwierdziłam, kurczę, ja wbiję się w taką niszę, nie? Bo jestem mega, wiesz, porównując z młodymi dziewczynami, to jestem stara, więc... A to ja nigdy nie patrzę na wieku kobiety, jak ją zamawiam. Ja ich trochę zamówiłem. Tak sobie po prostu chcę spędzić czas, pogadać, pobajerować. Ja lubię mówić, ja dużo mówię. No ja tak samo mam, poza tym wiesz, ja tylko upewniam się w przekonaniu, że jestem dobrym bajerantem. A mogłabyś się z młodszym spotykać potencjalnie, czy nie? Ciekawości, bo ja coś, to jestem zajęty. Ostatnio moi partnerzy byli młodsi. Okej, a czy jestem zajęty w sensie graniem, nie? Ale no. No, znam to. Masz taki skórzany fotel? Bo to są najgorsze po prostu, jak te gamerskie, takie Nie, ja mam typowo. taki ceraty trochę. Znaczy nie no, taki kurwa ten, z zamszu. Nie wiem co się nazywa, że jebane mam. Mam Markusa z Ikei. Hej, tak, moi przyjaciele też go mają, no, tam są spoko. No wiadomo, X. Kosztował 700 zł, stary. Aj, ale nie wiem, czy ostatnio słyszałeś, właśnie kolega mi powiedział, bo mówi, że miał taki problem, że wszystkich elektryzował i okazało się, że one tworzą, mają jakąś taką wadę z ten, że one po prostu, te Markusy się od spodu mega elektryzują i potem właśnie razisz ludzi, jak się kogoś To dotkniesz. ja nikogo nie poraziłem nigdy. Znaczy kiedyś miałem takie spotkanie na mieście, gdzie ziomek się przydolił i faktycznie skończył sparaliżowany. O, nice. No wiesz, no A jestem to jest jak na kanale, bokserem. znam kung fu, znam karate, oni uciekają i jeszcze kilka innych azjatyckich słów. A co ja nie wiedziałem, że to azjatyckie, myślałem, że tylko sushi jest z Azji. A czemu jesteś singielką? Zostawił cię, czy co? Nie, znaczy ostatni raz jakoś rok temu miałam ten partnera. Tak, bo chyba tak mniej więcej w sierpniu Ale nie pytałam. czujesz tak, że zegar biologiczny tyka? Może, ale co masz poradzić, jak się nie spotkałeś tej jedynej odpowiedniej osoby? A ja nawet nie wiem, czy ja bym chciała mieć, wiesz, dzieci. Jak nie wiesz, że chciałbyś mieć dzieci? Nie wiem, no bo to ciężko myśleć, dopóki nie spotkasz się dobrej osoby, to nawet o tym nie myślisz, to jest tak trochę mam wrażenie. Ja Wydaje mi się, zawsze że myślę może o być dzieciach. też, prawda? Może być, Nie, taki tak. żart. A z jakiego regionu Polski jesteś? Wielkopolska. Wielkopolska. To ja też prawie. To czekaj, które? Kujawsko-pomorskie? Nie. Lwuskie? Nie. Z łódzkim graniczymy? Dolnośląskie. A, Wrocław? Tak. O, moje kochane miasto, to ja marzę, żeby się tam przeprowadzić pewnego dnia. O stary, Wrocław jest z***ny, a tu mam 3 nieruchomości. Ja już coś ostatnio wyprowadzę. Zgadzasz. No. Ja po prostu marzę, żeby się tam przeprowadzić po prostu. Mi się akurat niedługo mieszkanie zwalnia, więc jak chcesz, to możemy się dogadać. No, ja na razie ja jestem w trakcie zmiany pracy właśnie. Ja dzisiaj miałam rozmowę kwalifikacyjną, więc trzymaj tak kciuki. Ja mam kawalerkę niedługo do wynajmu 30 metrów, to możesz się wprowadzić. Za 2,5 tysiąca mogę ci wynająć. Panie, jeszcze mówię, ja najpierw muszę najpierw znaleźć pracę. Powiem ci, że to jest pierwszy tydzień, kiedy właśnie mam, wiesz, nie pracuję. Ja pierdzielę, ja właśnie nie mogłabym nie pracować chyba. A to Takie, nie, co to ja ja mam mam na sobie zrobić odwrót. Ja w ogólnie dostałem na 18 urodziny mieszkanie swoje od rodziców. No i dwa ciągu? kolejne inwestycyjnie tak kupiliśmy wspólnie w Wow. No. sumie. I ja na przykład na dzień dzisiejszy nie pracuję, ale nie mam No dużo z tak, znaczy najmu. to jest mega spoko, nie? Bo masz taki pasywny dochód. To, że ja właśnie, ja powiem ci, że ja trochę zawsze mam, trochę jestem pracoholiczką i ja potem zawsze wchodzę w taki, wiesz. Tylko teraz jak nagle zostałam, wiesz, rzuciłam pracę i mam tydzień, siedzę w domu już i mam takie, co ja mam robić? Zaczęłam się uczyć koreańskiego. Nie, to zawsze Jakby... jest co robić. Na przykład jak ja się nudzę, to Netflixa oglądam. Teraz Krzyk wyszedł. No, ale jeszcze nie oglądałam jeszcze. A ogólnie lubię horrory, w sensie uwielbiam horrory. Dora, Filmka, ile tania miałeś się. propozycji randek tutaj? Ale pełno osób się pyta, czy sprzedaję właśnie, wiesz, przykład zdjęcia stóp, przez jedno zdjęcie. Zdjęcie stóp, ale że wysyłasz takie zdjęcia, czy co? No się pytają, A właśnie. wysłałaś kiedyś? W sensie ja nie mam w ogóle nie mam w ogóle fetyszu stóp, ale jakby, więc to tam wiesz. Tito. Czyli możesz. Ale nie sprzedaję akurat, bo. Ale to za darmo wysyłasz, czyli w ogóle? Nie, na razie nie, wiesz co, bo żeby sprzedawać, robić coś właśnie tego typu,
iPhone'a i Palu, musisz mieć PayPala. W sensie musisz mieć, a niebezpiecznie jest podawać. PayPala mam na swoje imię i nazwisko prawdziwe. I to jest niebezpieczne podawanie jakieś randomom. Zwłaszcza, że osoby, które chcą zazwyczaj takie zdjęcia, to są osoby, które mają zero tutaj, wiesz, jakiekolwiek zamówień, zero, że jakiejś recenzji, czegokolwiek, więc to są, wiesz, osoby, które dopiero co założyły konto i takim osobom w ogóle nawet nie należy ufać. Nie wiem, mi się podobają stopy i za darmo bym sobie obejrzał, tak szczerze. Uważasz, że to się złego w sumie w pokazaniu stopy? Jak idziesz na plażę, też pokazujesz stopy, stary. No właśnie wiem, dlatego... No właśnie. Tylko, że ja w ogóle nie widzę tego, jakby, wiesz, bo przez to, że ja nie mam jakby też o stopie, ja tego w ogóle nie widzę jako taki seksualny obiekt. No nie miałeś tak nigdy, że... Albo nie, bo to zbyt intymne. Ale nie, stary, ja uważam, że 50% mężczyzn ma fetysz stóp. Myślisz, mi się wydaje, że aż tyle nie. Tak, to się wstydzą. Ja wiem, że statystycznie to jest najpopularniejszy, ale to i tak chyba... Bo kiedyś były takie statystyki jakieś, ty czasem czytałam. I to, nie wiem, było 15% czy coś koło tego. Nie, no więcej. Stary, ale jak mówisz biednemu chłopakowi na trzeciej randce, że stopy są obrzydliwe, to nie dziwi się, że potem się wstydzi powiedzieć, żeby sobie liznął? Mamy ich, stary. Sorry, że mówię stary, taki nawyk mam, stary. Okay. Dużo YouTube'a oglądam i Boxdela. Nadużywasz słowa stary. Ja w ogóle, wiesz, wszystkie osoby, które poznałam w LOL, które są teraz moimi przyjaciółmi właśnie, wiesz, w realnym życiu, wiadomo, że oni są wszyscy ode mnie dużo młodsi właśnie. I ja jeszcze kilka lat temu, 3 lata temu, ja byłam takim dinozaurem, ja nikogo nie znałam. I oni wszyscy musieli powiedzieć, o co chodzi w tych wszystkich fejmach MMA, kto jest kim. I teraz już, znaczy nie, że jestem ekspertem, ale już wiem, kto jest kim mniej więcej. A kojarzysz takiego ziomka jak boss? No, on się bił. Oglądałaś? Pamiętam, on to jest ten typek, co zawsze wyzywał dzieciaki i takie robił żarty chyba, zdaje się, telefoniczne udawał. Nie, był sobą. Ale w sensie mówię, bo ja właśnie nie znam, ja nigdy nie oglądałam tych wszystkich ludzi, nie? A znasz takiego jeszcze jeden, a to nie ty. A takiego jeszcze jednego znasz? Albo nie w sumie. Kogo? Nie, no. W sumie tych influencerów. Ja jestem ciekawa. Jesteś ciekawa? No, bo jak zacząłeś, więc jestem ciekawa. Taki ziomek Zabielski. On też się bił na jednym z fejmów, nie? No, takiego ziomka, takiego leszcza jednego. Kim on się bił? Z tej k***em. Ej, masz taki przyjemny głos, pewnie często to słyszysz. A nie. Serio? Dziękuję. Nie. Najbardziej traumatyczne jest słyszeć swój głos, więc się boję. W ogóle, Jezus Maria, najgorsza rzecz ever było nagrywanie, za każdym razem jak jakoś wstawiasz usługę, musisz się nagrać i zawsze robiłam ileś prób i to było straszne odsłuchiwanie się. I chciałam jeszcze, wiesz, dodać jakieś dodatkowe usługi, takie jak większość dziewczyn ma, to jakieś, wiesz, oglądanie filmów, coś takiego. I tak myślę sobie, oglądanie, Boże, muszę filmów to... da się kupić? Muszę to... Tak, tylko no. Że ja na przykład nie mam jeszcze tej. Muszę ją dodać, ale muszę się przemóc, żeby nagrać tę głosówkę i odsłuchać je po raz kolejny miliard razy, aż będę zadowolona. Bo to musi być po angielsku, nie? Tak głosówka. Nie wiem, ale ja mam podobnie z lusterkiem. Za każdym razem, jak na siebie patrzę, to też mam takie właśnie uczucie, takie o do bro. Aj, ale to, sobie tego, ja mam ślepotę twarzy. Ja nie wiem, co to znaczy, ale wiem, właśnie... że mamy trolla na topie. Nazywa się to prosopagnozja i ma to m.in. też Brad Pitt. I to jest takie zaburzenie, że nie rozpoznajesz twarzy. I jak ja byłam małym dzieckiem, miałam 8 lat, i ja byłam zawsze, jak oglądałam jakieś programy typu 997 i widziałam portrety pamięciowe tam, i ja mówiłam, kurczę, nie mogę się doczekać, aż będę dorosła i nauczę się rozpoznawać twarze, zapamiętywać twarze. Ja myślałam, że to jest zdolność, którą się nabywa. Oczywiście, jak miałam jakieś 12 lat, się uświadomiłam, że to nie jest coś, co się nabywa, tylko z czym się rodzisz. Jednak nie wiedziałam, że taka przypadłość istnieje. Ale wiesz co, to jest okropne, ponieważ jak na przykład ktoś pokaże moje zdjęcie, ja nie jestem w stanie rozpoznać, że to jest tam ja na przykład na tym zdjęciu. Ale a tylko, no tylko zdjęcia, na przykład, nie wiem, po prostu masz chłopaka i przychodzi jakiś inny i kłamie cię, że jest twoim chłopakiem, to jest szansa, że przejdzie? Nie, ponieważ mój mózg wtedy jak już kogoś, żeby... On nie jest w stanie rozpoznać twarzy. Dla mnie po prostu każdy ma taki sam, wiesz, ma nos, ma usta, no wygląda jak człowiek. I co ty z gadasz? Tego powodu, żeby rozpoznawać ludzi, twój mózg zastępuje te obrazy czymś innym. No. Na przykład, ja na przykład rozpoznaję fakturę skóry, sposób chodzenia, głos na przykład. No, lecie, takie rzeczy istnieją. No. Czyli w teorii mnie byś jako pączka pewnie widziała, bo ja taką sylwetkę mam. No, ja też, więc... Nie no, co ty? Jesteś fit wariatką. Nie, aż tak. Byłam fit wariatką, zanim może aż tak uderzyło, kiedy byłam o wiele bardziej aktywna fizycznie niż... Co cię uderzyło? Pandemia. A, to mnie McDonald's. Jak kruby. Nie, ale frytki z McDonald's to jest taki pogaz, że... Nie wiem, ja jestem na diecie. Ja jadłem codziennie burgery przez pół roku, a już mam dietę. No, dobra, no. Ja wam się wpalam, wyjebane jaja. O Boże, ile ona ma ten, tych daszy, to jest masakra. Jezu, jeszcze ona się trafić dała, nie no, zaraz pierdolona dostanę. Ale kupy w drużynie. Kurwa, trafił mnie, ale jaja. Aha, a ten co netoperek. Ale lipa, ja p***a, stary, przejęliśmy tę grę. Z tego to p***a
Panego. Ty, a umówiłaś się z kimś na randeczkę z Ipala? Nie. A czemu? Strach trochę. W sensie miałam osoby, które też mi groziły, które na przykład chyba, nie wiem, chyba miały jakiś fetysz, żeby wiesz, żebym się bała czy coś. I trochę strach jest, nie? Jak... Ale jak groziły, nie rozumiem. Że podczas gry? No na przykład po prostu wiesz, że wynajmują cię tylko po to, żeby cię mówić, że znajdę cię tylko spalać i żywcami. Co ty gadasz? O, dużo jest tam. I w sensie, wbrew pozorom to jest, wiesz, tak, jest tak 50 na 50, że dużo, 50 osób to jest jednak z zagranicy osób, nie? A to z zagranicy tak mówią, czy Polacy bardziej? I tu, i tu. To się zdziwiłem, nie wiedziałem, takie rzeczy się dzieją. To trzeba już idiotą być niezłym. A jednak, wiesz, żeby jednak się z kimś umówić, najpierw musisz mieć taki faktycznie, wiesz, taki vibe na takiej osobistej gdzieś tam sferze. No tak, no ale po prostu pytam, wiesz, mogłaś kogoś poznać i coś ci umówić, no ja nie szukam dziewczyny, zresztą ja jestem biseksualny i wolę mężczyzn, ale pytam, tak... Ciekawości bardziej. Po tym teraz to taka rozpina mnie nasza, bo to powiedziałeś, że twarzy nie rozpoznajesz. O Jezu, to jest okropne, jak ja, bo ja przecież, wiesz, ja poznałam, mam mnóstwo przyjaciół, których poznałam w League of Legends. I ja się zawsze cykam z pierwszego spotkania, bo ja mówię, ej, Tomasz, spójrz na mnie. Pamiętasz moją twarz? Proszę, podejdź do mnie i mnie rozpoznaj, bo ja cię nie rozpoznam. I to jest, no, to stresujące za każdym razem. Dobra, do czego zmierzałem? Słuchaj, stary. No. Czekaj, bo dlaczego z League of Legends ludzi chcesz poznać, a z Epala z nikim się nie spotkałaś? Zresztą i to jest lolem. Wiesz, nawet nie jestem tak długo na ten, na Ipalu. Nawet pół roku to nie jest, więc... Dobra, to słuchaj, bo ja mam taką ciekawostkę. Masz sny? Mam. To wiesz, że podobno jak śnimy, to śnią nam się twarze ludzi, których widzieliśmy przez całe swoje życie? Podobno tak jest, no. A czy... Zastanawiam się, na ile to jest prawda, bo ciężko to udowodnić, ale podobno tak mówią, no, że... Nie, jest to udowodnione. Mnie jest ciężko to udowodnić, ponieważ ja nie pamiętam. Ale czasami te twarze są tak randomowe, że myślę sobie, nie no, chyba nie są te osoby. Czyli może jednak podświadomie pamiętasz niektóre twarze. Czekaj, może to jak, tak jak nie pamiętasz twarzy na przykład, to cię podobne, to potrafisz odkreślić, czy jakiś mężczyzna jest atrakcyjny z twarzy, czy nie? Tak, znaczy, bo to nie jest tak, właśnie wiesz, no bo ja widzę twarz, jak ją teraz widzę, ale jednocześnie nie jestem w stanie jej zapamiętać, czy opisać potem w jakikolwiek sposób. Dlatego ja lubię, jak rzeczy, jak ludzie osoby, rzeczy. Lubię rzeczy, które są takie niestandardowe, czyli na przykład ktoś ma jakąś bliznę, albo ma tatuaż i to są takie rzeczy, które wiesz, nie, które jestem w stanie zapamiętać bardziej i pozwalają mi tą osobę szybciej zidentyfikować. Bo ja na razie, wiesz, w taki sposób rozpoznaję ludzi, że patrząc na ich twarz, wyszukuję takie kilka punktów, które pozwolą mi na identyfikację. Typu na przykład, nie wiem, pieprzyk na prawym policzku. Ja mam trzy pieprzyki. Właśnie i ten. I potem jak kogoś spotykam, patrzę na twarz i teraz robię taki check tych punktów, które zapamiętuję na pamięć. Typu tu jest ten pieprzyk, tu jest ten. Aha, więc ty jesteś ktoś tam. Okej, okay, to jesteś ty. Mega dziwne, serio. No, wiem. Jest dziwne. Jest, tak samo jak ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak ludzie są w stanie zapamiętać twarz, tak samo ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić, jak ja jestem w stanie tego nie zapamiętać. To ja mam, bo to się nazywa ślepota twarzy. Tak? No tak. Ja mam chyba ślepotę kalorii, bo ja za każdym razem znalam co popadnie i zapominam, że przytyję. No, proszę cię. Jedzonko jest tak dobre. Chciałabym być jedną z tych osób, jak mój przyjaciel, który może wpierdzielać wszystko i on w ogóle nie tyje, nie? Właśnie ma problem, chce przytyć i nie może. Nie, bo jemu się wydaje, że je dużo. Ja prawdopodobnie na obiad jem więcej niż przez cały dzień. Nie, on źle, po prostu jak silnie i nic nie tyje. On ma prawie 1,90 m i waży 53 kg. A je tyle po prostu i tyle też nie zrobi, że... Tak, właśnie ja mu współczuję, bo wygląda strasznie źle, moim zdaniem. Tak, on wygląda właśnie anorektycznie. I kiedyś właśnie chciał być nawet aktorem przez pewien czas. I chciał być takim, być aktorem charakterystycznym, nie? Zwłaszcza, że on ma zawsze tak się śmieliśmy, bo on ma bardzo żydowską urodę. Co znaczy żydowską urodę, stary? Nie może takich rzeczy mówić, to jest rasistowskie. Ale ma, ma. I jeszcze nawet studiuje. Nie wolno tak mówić. Nie, naprawdę. I zawsze śmieliśmy, że on właśnie mógłby grać właśnie w filmach historycznych właśnie. Co ty... Nie, dobra, bo ja już mam dziwne myśli. W jaki sposób... Nie, nie chcę w sumie wiedzieć. Ma taki nos orli. Nie, mów takich rzeczy, to jest potworne. Ma ciemne oczy i orli nos. I jest bardzo chudziutki. Stary, ja uważam, że mówienie o takich rzeczach jest obrzydliwe. Co ty mówisz? O jakich rzeczach? O złej historii II wojny. No, wydarzyła się jednak, więc... Ja uważam, że nie miała miejsca. Przestań takie rzeczy mówić. A, no, okej. Okay. Ja uważam, że trzeba zapominać o złych rzeczach w życiu. Dlatego znaczy... ja nie pamiętam wujka. A. A co ci zrobił? No. Co ci zrobił? Co mi zrobił, no. Rzeczy, które są powszechnie uważane za przyjemne, ale nie w tym wieku. O Jezu, nie wiem, czy trolujesz się już prawdę, bo to jest okropne, jeżeli tam. Nie wiem, bo mówiłem ci, że starałem się zapomnieć, więc już nie pamiętam. Ile byłaś w związku najdłużej? Ciężko powiedzieć, bo to też nie był taki zwykły związek, jakbym powiedziała. Ty, słuchaj, a załóżmy hipotetycznie, nie? Że masz chłopaka i się umawiacie na przykład na rynku, na rynku wrocławskim, gdzie jest
ludzi. To jak on by stanął obok ciebie i tak by stał i się nie odzywał, to byś go nie poznała? W sensie, znaczy, bo ja zawsze, bo to jest naprawdę bardzo traumatyczne i ja zawsze proszę, żeby ludzie mnie nie trollowali, bo ktoś... Czyli tak to działa, dosłownie? Trochę tak, niestety. O k***a, to serio k***ane. Czyli można powiedzieć, że wszyscy ludzie są dla ciebie niewidzialni? Wiesz co, to jest... Jak już jesteś w moim wieku i ja mogę jechać sobie gdzieś tam, wiesz, po mieście i myślę sobie, nawet kurde, jakbym spotkała kogoś z liceum, to ich nie rozpoznam i to jest super. Może jak oni mnie rozpoznają? No, specyficzne. Więc tak naprawdę, wiesz, to jest bardzo stresujące w realnym życiu. A jesteś w stanie rozpoznać na przykład pochodzenie cudze? Na przykład Azjatę i, nie wiem, Europejczyka, odróżnisz? Tak, ale właśnie jakby ludzie z tej samej wyglądają praktycznie prawie tak samo. No bo ludzie są tacy sami. Nie ma żadnych podziałów na świecie. Może się delikatnie wyglądem różnimy, ale poza tym jesteśmy tacy sami. Wszyscy jesteśmy sobie równie prawi. Prawda? Prawda? Ludzie są. Oczywiście, że Rafciu to zrobi, na spokojnie. A właśnie, bo ja się Rafą nazywam. Weź ją spytaj, jak i kiedy odkryła, że to ma. Czy nie poznawała matki, jak przychodziła ją karmić, jak była niemowlakiem, czy jak? Ty właśnie, to jest ciekawe, czyli nawet rodziców też nie rozpoznasz, nie? O to powiedz, że się przyzwyczaiłaś, nie? Bo tak o zawsze miałaś. Tak. No ale brzmi traumatycznie, to prawda, jest to... dziwne. No jest dziwne. Takie ciężkie do wyobrażenia sobie. Ale pocieszam się, że Brad Pitt też to, ma, więc... Znaczy nie, no to nie wiesz, to już... Znaczy to jest, nie jest takie, rzadkie, wiesz, tak wbrew pozorom. No i duże rzeczy jest mniej rzadszych niż nam się wydaje. Ja ostatnio się o fizjoterapeuty dowiedziałem na przykład i pomyślisz, że ja cię troluję, ale ja ci przysięgam, że cię nie troluję. Że bardzo powszechne jest teraz, że kobiety albo mężczyźni mają bóle w miejscach intymnych i jest to spowodowane mięśniami w odbycie i trzeba rozmasować te mięśnie w odbycie od środka palca. To się fizjoterapeuci to robią i podobno jest to często teraz. Wiem, brzmi niedorzecznie, ale przysięgam ci, że nie troluję. Znaczy, ja myślę, że to nie jest takie niedorzeczne, ponieważ właściwie ta ściana między, na przykład, jeżeli chodzi o anatomię kobiet, bardziej się znam, między właśnie odbytem a dopochwowym jest bardzo super pozorem cienka, więc to nie jest takie ten, myślę. Dobrze, że nie zapytałaś, skąd wiem, chociaż niezręcznie nie zrobiło. Nie, skąd wiesz? Znaczy powiedziałeś, że twój fizjoterapeuta o to powiedział i nie wiem, czy... Bo powiedział, ale ty mi wierzysz, czy uważasz, że sobie jaja robię? Znaczy, bo ja się głównie interesuję bardzo anatomią i myślę tak, zawsze myślę tak anatomicznie, więc z anatomicznego punktu widzenia jest to... Nie, no jest to powszechne podobno aktualnie, w sensie dużo osób ma tę przypadłość. Podobno wystarczy raz paluszkiem rozmasować i już jest git. Powinno być git po jednym masażyku. Ale powiem, że sobie to, co powiedziałeś przed chwilą, a sobie sprawdzę, bo ja w sensie mówię, ja lubię przed snem czytać różne badania naukowe i lubię wyszukiwać coś. Jak ktoś z jakimś tematem poruszy, to potem zawsze poszukuję badań naukowych na ten temat. No i co na przykład masz ciekawego do zaoferowania? Na przykład to, co czytałam wczoraj, to na przykład, że ocean w ciągu ostatnich 20 lat zmienia kolor z niebieskiego na zielony się robi. A przez toksyczne substancje, które tam... Tak, głównie spowodowane jest to właśnie wyrzuceniem właśnie odchodów do oceanu i tym, że właśnie, wiesz, my spożywając mikroplastik, potem na przykład go wydalamy i właśnie podobno ocean w ciągu 20 ostatnich lat bardzo niepokojąco zmienił właśnie z niebieskiego koloru na zielony. To ja byłem na Majorce teraz i był biały, znaczy był niebieski. Nie widziałam oceanu na własne oczy, więc... Widzowie, serio jest morze wokół Majorki? Wow! A robisz UW, czy nie? O Jezu, ja nie umiem. Ostatnio mnie jeden kolega uczył. Ja też cię mogę nauczyć. Jesteś na iwalu, mówi, musisz umieć robić UW. Ja mogę cię nauczyć. No, to wagasz. Że ja bardziej jęczenie niż UW. No takie jest U. Nie, ona jest takie bardziej... O Jezu. Nie, moje jest właśnie takie. Tak się robi UW właśnie tak jęcząc delikatnie. UW ma wywołać erekcję u potencjalnego mężczyzny. No nie wiem, czy taki był zamysł UW, ale to bardziej było takie... Nie, bo tak koranki jęczą, ale... Że te panie z Azji, bo one są takie słodziutkie, malutkie. Ale tobie też nawet nieźle poszło, jak na pierwszy raz. No bo ty robisz takie... takie stękanie, a UWO to takie... Nie, ja robię z***cie. No nie, bo ty teraz robisz jak taki kot na sterydach, a to chodzi takie... No nie wiem, to mi wydaje się... Takie bardziej było takie właśnie, jak pamiętam. O, daddy! O nie, uważaj, daddy. Nie mów do mnie daddy, bo jestem od ciebie młodszy. No wiem, no co? O ja, i skończyli nam grę. Dobra, to możemy zrobić tak, że albo zagramy Nexta za darmo, albo ja ci zapłacę za stopę. What? Co? Jak za stopę? No za stopę. Ale złóż to zamówienie za darmo, bo dla mnie zawsze, wiesz, starze... Pani kobieto, już to robię. A nie mogę tego za darmo zrobić, bo żeby zrobić to za darmo, to muszę na Facebooku to wrzucić, a to wstyd przed kolegami. Co? No, że na Apple'u siedzę. Jak na Facebooku, że co? No.
No, żeby zagrać za free, No. to musisz zrobić share'a Epala na Twitterze albo Facebooku. Co ty gadasz? To się zmieniło? No, serio tak jest. Zawsze tak chyba Jak? było. Nie, no przecież ta gra po prostu kupujesz jak wybierz. Wchodzisz w moje usługi, Aram, No i Aram tak. jest za darmo. No, w teorii jest za darmo, ale żeby był za darmo, musisz szerować to. Serio ci mówię. Co ty gadasz? Ja nigdy nie wiesz, nie widziałam tego od strony klienta, czy kupującego, więc nie mam pojęcia, ale chyba się tak jest. Jeśli ten, to okej, okay, to możemy po prostu zagrać, jeśli tak faktycznie jest, bo trochę cringe. No jest tak, jest, po co miałbym kłamać? Że ty jutro nie musisz rano wstać. Ja Nie oczywiście, że nie jakieś muszę rano wstać. No mówię pracy, czy. ci, że ja wynajmuję nieruchomości, ja mam na jajko, ja nie pracuję. Stary, i tak kobiety mają lepiej, kobiety też mogą mieć pasywny dochód, na przykład z OnlyFansa teraz. Ostatnio na jednej z gal jedna laska powiedziała, że 100 tysięcy ponad miesięcznie z OnlyFansa zarabia. Próbowałem dziewczynę namówić, żeby sobie OnlyFansa prowadziła, ale ona nie chce. Dobrze, nie wszyscy są w ten No nie moralny, wszyscy czy są a co, nie biznesmenami. wszyscy. Ale też nie wiem, ja też bym chciała, na przykład myślałam o tym, bo ja nie, wiesz, jakoś, czekaj, myślę, Nie, stary, planuję. załóż. W sensie, nie miałam jakiegoś ten, jakby nigdy problemu, ale w sensie nie są aż tak ładne, powiem szczerze. I tak patrzę na te niektóre dziewczyny tym i opalów, tak myślę sobie, Jezu, no są śliczne. W sensie wiadomo, że wiesz, sprzedajesz się, więc wiadomo, że rzeczywiście, że wybrałam najlepsze zdjęcia z jakiegoś powodu, żeby cię jakoś, wiesz. Ale tak w realu, to jestem takim mega przeciętniakiem, więc musiałabym albo przerabiać bardzo te zdjęcia, albo jakoś, no nie wiem właśnie, więc tak mam. Uważasz, że przeciętniakiem jesteś? Zdecydowanie tak w realnym życiu, tak. Jestem tak kompletnie taki mega średniak, jak tak To ja pięć tak. uważam, że ja jestem mega przystojniakiem. Ile byś sobie dał? W skali od 1 na 10, ale tak, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty czy sam wygląd, Wygląd. to po wyglądzie dałbym sobie 8. Ja sobie dałabym 3 na 10, tak jestem tak. Jakby kilka operacji plastycznych i byłoby okej, okay, ale. To ja daję sobie 8, a tak za całokształt daję sobie 9,5. Ja streama mam, wiesz? Mam trzech widzów. O, nice. Gdzie, że masz trzech? Już mi kiedyś zamówił jakiś. On jest, ja go nie znałam, ale on jest podobno mega duży. Ja też jestem duży. Chyba, że tak. Ale nie, ale w sensie, że No nie gruby. wiem, no. Nie wiem, no ja też. Nie jesteś I to gruba. Boże. Czekaj, pokażę cię widzom i ocenią. O Boże, nie, bo na zdjęcia nie widać tego. No mówię, zdjęcia sprzedaje się, to jest usługa. Dobra, Wieczorem ale mówię, pokazać czy wydałem. nie? Możesz pokazać. Uważam, że jak na swój podeszły wiek, naprawdę jest dobrze. O. Wiesz, co jest sekretem? Stosowanie kremu z SPS-em. SPF-em. Ty możesz, mogę to powiedzieć do widzów, że nie wychodźcie z domu bez kremu z filtrem. Stary, ale ta przypinka z Lulu. No, a ja mam nawet kubek z Lulu. Nawet teraz mam przed sobą właśnie też, akurat mam teraz z League of Legends akurat kubek. Widzowie mówią, że masz więcej niż 3 na 10, widzisz? O, dziękuję, ale no mówię, no kurczę, to są social media, zdjęcia są zawsze tak wybrane, żebym wyglądała lepiej. No spokojnie. Znaczy, że jak mnie wynajął ten streamer i byłam właśnie na kamerze, to wiesz, no po prostu wiesz, zostałam tak zjechana na tym czacie. Ale jak na kamerze byłaś? No bo może mnie też wynająć na kamerę na przykład. Po prostu rozmowa, ale przez kamerę. Ale to masz grę plus ten? Nie, bo ja nie jestem w stanie tak zrobić, bo ja gram normalnie na. Musiałabym wtedy z laptopa po prostu, więc nie mogę Dobra, grać. ale on cię zapytał, czy może twój wizerunek pokazać, czy nie? Wiesz co? Powiedział mi jeden z jego widzów, tuż zanim się połączyłam. Czyli on ci nie I ja mówił? nie. I potem, znaczy potem już okej, okay, znaczy w sensie wiesz, bo wtedy założyłam dopiero swoje konto na iPal, wiedziałam sobie, że okej, okay, będzie wiesz, taki się rozgłos mega. Nie spodziewałam się takiego hejtu, w sensie. Znaczy wiadomo, że mówili dużo ten, nie, że. Ale ja wiem, że Twitch rządzi się swoimi prawami, ale jednocześnie mam wrażenie, że człowiek nie do końca nie jest przygotowany to, jak ja właśnie go zjadam, wiesz, za sam wygląd, że ulana, że pasz. Ten, to zwłaszcza, że to było, wiesz, kilka tysięcy osób równocześnie. Ja ogólnie jestem bardzo skrytą osobą, więc. No rozumiem, rozumiem. Nie mogłabym. Nie, ja powiem szczerze, że nie mogłabym być właśnie streamerem. I ja podziwiam ludzi takich jak tych, którzy właśnie gdzieś tam streamują, bo ja bym się bała tego, tej oceny. Znaczy nie, to ocena, ale generalnie bycie streamerem czy youtuberem nie jest aż tak z... mi się wydaje. Znaczy inaczej, powiem ci w ten sposób, że... Bo ja streamuję tak szczerze długo, ja to sobie trochę pożartowałem. Ja streamuję jakoś 5 lat i jak 2-3 lata temu jak streamowałeś, to wszystko było... Ludzie cię lubili, ludzie nie byli tacy specjalnie dociekli, nie wpisali się w życie prywatne, nie oceniali każdego twojego ruchu, nie wpisali się o najmniejszą drobnostkę. Ale teraz czasy się zmieniły, ludziom kadło na łeb, ogólnie nastroje społeczne strasznie się zmieniły, też polityka strasznie weszła w to wszystko. I na dzień dzisiejszy zrobisz najmniejszy błąd, albo zrobisz coś, co się komuś nie spodoba, to będą pi*** twój temat w nieskończoność i będą robić wszystko, by sprawić ci przykrość. Też mam wrażenie, że dużo osób nienawidzi youtuberów, influencerów za to, że w bardzo łatwy sposób są w stanie zarobić dobre pieniądze często. Tak, to też jest prawda. Nie wszyscy zarabiają z tego naprawdę dużo. Duża też rzesza osób, która zarabia mniej więcej tyle, co na pracy etatowej, ale mimo wszystko ludziom się wydaje, że o,
Ale to w łatwiejszy sposób zarabiasz, nie wstajesz rano do pracy i tak dalej. Też jest trochę wszechobecne takie buldupienie i nienawiść do ludzi za to, że znaleźli sobie łatwiejszą drogę w życiu. Bo fakt faktem, bycie streamerem czy youtuberem nie należy do ciężkich obowiązków, nie? No, ja myślę, trochę tak, ale ja naprawdę uważam, że to trzeba mieć naprawdę silną psychikę przede wszystkim. No, psychikę jak najbardziej trzeba mieć, natomiast jeżeli chodzi o fizyczny nakład, to jest to proste. No, trochę tak, ale z drugiej strony, wiesz co, ja na przykład nie wiem, bo ja na przykład nie wiem, jak ty masz, jak często streamujesz, bo ja mam na przykład właśnie tak, że ja na IPAL na przykład chodzę, na przykład, nie wiem, 4 razy w tygodniu może jestem tak, wiesz, online, bo mam wrażenie, nawet czasami rozmawiam z obcymi ludźmi, to, że to jest czasami, jak myślę, ma takie zmęczenie psychiczne. I mam wrażenie, że wiesz, że musisz, dla widzów musisz być cały czas taki, wiesz, entertaining, nie? Czyli musisz być właśnie, żeby mieć reakcję, no i to jest dość męczące psychicznie po jakimś czasie, mam wrażenie, więc dlatego ja uważam, że wiesz... Znaczy, problem polega na tym, że zawsze musi mieć dobry humor, nie możesz dać się z równowagi wyprowadzić, musisz gdzieś tam trzymać zimną krew, nie? No. Zwłaszcza teraz, tak się tak powiedziałem, nastroje społeczne zmieniły i dzisiaj w modzie jest nie każdego za to, że robi coś w przestrzeni internetowej i jest w modzie jest generalnie do tym ludziom, bo 2-3 lata temu to przeciętny influencer był w oczach swojego widza super tym klawym gościem, byli ci ludzie gloryfikowani. Moim zdaniem to było wręcz taka niezdrowa gloryfikacja. Ale na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że często działa to w drugim kierunku, to znaczy, że influencerzy są jebani czasem za niewielkie bzdety nawet. Ale wiesz co, mi się wydaje, że się do tego trochę przyczyniły te kanały komentarze trochę, mam wrażenie. No w jakimś stopniu na pewno. No i przez to właśnie ludziom się nagle wydawało, że są takimi, wiesz, strażnikami internetu, nie? W sensie, ja ogólnie jestem, ja nie lubię oceniać ludzi w ogóle. W sensie, i też mam wrażenie, że to, co widzisz w internecie, to nie jest jakby prawdziwa też, wiesz, persona tej osoby i ja mam trochę takie poczucie, że... No zależy, nie do końca też nie można, z drugiej strony pod kątem wiecznej kreacji internetowej tak, powiedzieć, wiem, że może ci wszystko, dokładnie. Nie? No tak, to też jest bo to prawda, też jest taki no? Zbyt wygodny parasol ochronny. No to zależy, jest różnie. Uff! Naszczekałem na te kół... Ja jestem ogólnie multitalentem, ja umiem szczekać, małpkę robić, uwu. Ja umiem miauczać tylko. To za miaucz. Ja lepiej szczekam. Ale brzmi się jak pies mojego kuzyna, powiem ci nawet tak. Aha, ma 7-0 nasz top laner, to my tak wygraliśmy. O Jezu, ja to ja teraz zauważyłam. No to teraz, kto jest silniejszy, mój fit czy nasz top laner? Nie, no już to wygraliśmy, challenge, moim zdaniem. Challenge accepted. Minujesz dżunglę, tak ogólnie? Nie, ja jestem eks-profesjonalnym graczem mida, wygrałem 2 mistrzostwa Polski. Żartujesz. Nie żartuję. To ty gadasz. Przysięgam. Stale, tylko to było dawno, ale serio, jestem emerytowanym prograczem, mam 2 mistrzostwa Polski. Wygrałem turniej na Teneryfie, byłem drugi na Dreamhacku w 2016 roku. Grałem qualifiery do LCS-a. No dobra, wierzysz mi czy nie? Nie wiem, musiałam chyba wiedzieć, nazywasz, ale się boję spytać. Co? Musiałam chyba znaleźć spójnika, bo ja... Czyli nie wierzysz? Stary, bo ja jestem emerytowanym graczem, mam 26 lat, nie gram w tę grę od wielu lat, ale, no, ale mam nie, wielkie nie, osiągnięcia. Nie. W tej grze. Ja myślę, że to jest możliwe bardzo. Nie mów na nią milfik, stary. Takiś po... jesteś stary. Nie, no jestem w takim wieku, panie, już. No. Dobra, ale nie, wierzysz mi, że jestem prograczem, czy nie? Znaczy, myślę, że jest to możliwe, bo inaczej ludzie częściej wolą, skoro masz dużo widzów, to ludzie wolą oglądać kogoś, to jest dobre. Ale nie, ja teraz jestem głównym pierdolonym w tę grę, ale kiedyś byłem z***y. Ja jestem emerytowanym graczem od wielu lat, ja w LoL'a prawie nigdy nie grałem. Wracam dopiero do LoL'a se for fun. Kojarzysz taką drużynę jak Meteor Makers? Nie. Jeszcze chyba wtedy nie oglądałam. No właśnie. Arizon Gaming? Nie. Ja ogólnie tej naszej Ultraligi to tak trochę średnio powiem. A to nie Ultraliga, stary. A SK Gaming? A Fnatic? No. To ja też kojarzę. A pamiętasz tego pato influencera, co mówiłaś, że dzieci wyzywa? Tego The Nitro... No, jak on miał? The Nitro Pierozioka, czy jakoś tak? No, Nitro Zeninie. No, to ja ten. No ja tak jakby się z nim znam. Tak? No. Moje dziecko też wyzywał. Co ty gadasz? No. No myślę, że nie masz dziecka. No nie mam, ale jakbym miał, to bym wyzywał pewnie. No, myślę, że wszystkich wyzywał. Taki miał chyba styl, że bazujący na... Na obrażaniu dzieci, tak? Dobra, w jaki sposób poznałaś The Nitro Rodzyniaka? Masz o nim taką opinię, nie? Jego za bardzo jest... Ktoś zrobił jakiś filmik na YouTube. Tak, myślałem, ostatnio... że z tego go znasz, okej, okay, no, tak myślałem. No, to nie do końca prawda jest. Ja uważam, że... Trochę jest w tym prawdy, bo trochę przeginał czasami. Ja nie mówię, że nie, ale ogólnie to tam, wiesz, to no nie do końca tak zero-jedynkowo to wyglądało, nie? Wiesz co chodzi? Znaczy, ja ogólnie myślę, że, kurczę, nie wiem, bo ja mam sobie zawsze jestem otwarta i uważam, że w takimś... Wydaje mi się, że miał jakąś konwencję i nagle z tego powodu tego filmiku nagle wszyscy, przez tyle lat nikomu nie przeszkadzało, a potem nagle wszyscy, że jest zły, nie? Ale powiem ci szczerze, że ja też bym się on się rozbierał za pieniądze. Ja nawet za dużego donata potrafię wsadzić palca w d***.
go wylizać. Serio ci mówię, ale to jest tylko taka konwencja, nie powinnaś mnie oceniać, bo w realu tak nie robię. Kiedyś nawet nagrałem na YouTube taki filmik, że podchodziłem do ludzi, pierdziałem przy nich i mówiłem, żeby zgadli co jadłem. Ale nie jestem z tego dumny. Stary, byłem wtedy dzieckiem. Ale tak to działa, nie? W sensie nasz pot i oś i inne widzieliny pachną tym, czym jedliśmy i smakują. I smakują też widzieliny. Nie, znaczy ja udawałem, że pierdzę. No chyba, że tak. Ale to by nie działało. Poduszkę pierdziuszkę. Pamiętasz w ogóle kiedyś taki był program Brainiac? Nie, ja nie jestem tak stary jak coś. No, nie jesteś aż tak dużo młodszy niż ja, bo na Discovery zdaje się. Możecie co ich widzę pamiętaj. Właśnie było to spoko właśnie, że nie sprawdzali też takie różne właśnie... Stary, ale mnie dzieci oglądają, to jak mają to pamiętać? Ale też możliwe. Wiesz skąd wiem, że mnie dzieci oglądają? No skąd? Pieniędzy na donate nawet nie mają. Nie wiem, znowu... Jakiś. Zagramy laścika, czy nie? Możemy. Mogę ci zapłacić. Dostałem 3 złote, to podzielę się. Okej. Okay. To idę cię kupić. Dobrze. A dorzucisz tą stópkę, czy nie? Ma stópkę z kociemi łapkami. Co masz? Nie rozumiem z czym. Jeszcze raz. Co to są kocie łapki? To są takie te skarpetki. Co? Zawsze na Sylwestra robimy Sylwestra przebieranego. Dobra, to inaczej. Ja mam prośbę. Będzie stópka dla widzów, czy nie? Może być. Dobra, to poproszę stópkę dla widzów. Ale ta stópka jest kocia. Znaczy, to jest moja zdawa, ale... Nie ma problemu. Może być kocie. To nie dla mnie. To się ja mam dziewczynę. Natalia... A wiesz, Natalii na Twitchu nie ma. Mogę robić co chcę. Patrz, stopy. Dla uszczędzenia one są cholernie niewygodne. Stary, ale co to za to są jakieś stopy dla jakichś dziwnych fetyszystów. Tak, właśnie, bo nie dało się dokończyć historii. Słuchaj, mieliśmy Sylwestra przebieranego i ja w tym roku, że to była moja 30, ja wymyślałam jakby temat. Ja wymyśliłam zwierzęta i byłam właśnie... Byłam królikiem, mogę ci nawet pokazać zdjęcie. Jest mega creepy. No dobra, to pokaż, ale stary, to bardziej jest kopyta, a nie stopa. Zobacz, jakim byłam creepy królikiem. Patrzcie, jaki królik, razie, widzowie. Moim właśnie zamysłem było, żeby być mega creepy. Żeby nie być właśnie słodkim królikiem, tylko takim, że aż cię... Coś jest nie tak z nim. Stary, wyglądałaś, jakbyś chciała zrobić napad na bank bardziej.